Kwadrans bez muzyki. 8 września 1514 roku stoczono bitwę pod Orszą, jedną z ważniejszych bitew zapanowania Zygmunta Starego. Bitwę pomiędzy wojskami polsko-litewskimi a moskiewskimi. Została ona uwieczniona przez nieznanego malarza na wczesnorenesansowym obrazie, który znajduje się dzisiaj w Muzeum Narodowym w Warszawie. Właśnie w stolicy zorganizowano debatę Malowana Wiktoria w 500. rocznicę bitwy, debatę poświęconą nowym badaniom na temat dzieła. Wybrał się tam Dawid Dziedziczak, a wśród uczestników byli obecni historycy, dr Wołodimir Hucuł z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, dr Aleksiej Łobin, historyk wojskowości z Petersburga oraz dr Hieronim Grala z Collegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to bitwa, która na jakiś czas bez wątpienia zahamowała proces kurczenia się państwa jagiellońskiego pod naciskiem państwa moskiewskiego. Od 90. lat XV wieku Litwa Jagiellońska była w odwrocie. Traciła coraz obszerniejsze prowincje. Zdążyła już stracić Czernichowszczyznę, Siewierszczyznę, wcześniej kontrolę nad Górnym Biegiem Oki. Już nawet wspomnienia nie było o dawnych granicach z czasów Witolda i Olgierda, gdzie, co Polak czasem zapomina, forpoczty litewskie stały na wysokości dzisiejszego Morzajska, czyli pola bitwy pod Borodino, związanego raczej z Napoleonem. Spod kontroli wielkich kniaziów litewskich wymknęły się wtedy już i Psków, i Nowogród. Nowogród zmuszony przez Iwana III Srogiego Moskiewskiego z toporem w rękach, okrwawionym toporem do posłuszeństwa. W związku z czym i bezpośrednia kontrola Jagiellonów nad ziemiami, powiedziałbym, ojczystymi ziemiami należącymi do domeny litewskiej, jak i nad satelitami, załamała się. Państwo było w odwrocie. Moskwa z dorzecza Oki doszła do biegu Dniepru, a krótko przed bitwą pod Orszą zdarzyła się prawdziwa katastrofa, a mianowicie padł Smoleńsk. Smoleńsk, który był zawiasami tego frontu jagiellońskiego na wschodzie. Smoleńsk, który wydawał się twierdzą nieprzystępną. On w ciągu paru lat odparł dwa wielkie oblężenia moskiewskie. Smoleńsk, który był grodem znanym w całej Europie jako ważny ośrodek handlowy i polityczny, ale poza wszystkim innym Smoleńsk, przez który prowadziły trakty na Wilno. I tak naprawdę konnica moskiewska, odbiwszy się, tak powiem, mocno od belki pod Smoleńskiem, mogła zagonami dojść spokojnie pod Oszmianę, Wilno. No i to już po prostu groziło rdzeniowi państwowości litewskiej. Poza tym zdarzyła się rzecz bardzo ważna w kategoriach europejskich. Powstała idea wielkiego antyjagiellońskiego sojuszu razem z Prusami Hohenzollernów, razem z Danią, razem z Mołdawią, czyli okrążenia państwa jagiellońskiego, państwa polsko-litewskiego przez jego sąsiadów, czytaj, wrogów i konkurentów. I to wszystko pod zgodnym przewodnictwem Habsburgów i Rurykowiczów. A efektem finalnym tego paktu miało być nie tylko wspólne uderzenie na państwo polsko-litewskie, ale jego rozbiór. Zatem mówimy już o groźbie, no coś nam znakomicie przypominającej. I dlatego bitwa, która zlikwidowała działająco w polu Wielką Armię Rosyjską, która odrzuciła wojska rosyjskie z pogranicznych prowincji, która pozwoliła odzyskać kilka ważnych ośrodków pogranicznych i spowodowała zamknięcie się garnizonu rosyjskiego w Smoleńsku, którego nie udało się odzyskać, ale również ucieczkę z tego Smoleńska władcy moskiewskiego Wasyla III, który nie chciał kontynuować konfrontacji i prysnął do Moskwy. To wszystko sprawiało, że odwróciła się karta polityczna. Habsburgowie wycofali się pod naciskiem tych wydarzeń z traktatu antyjagiellońskiego. Przystąpili do rokowań porządkujących sprawy tronu czeskiego i węgierskiego, rokowań pożońsko-wiedeńskich. Zakończyło się to paktem familijnym, paktem dynastycznym Habsburgów i Jagiellonów. No i rozwiązało wreszcie Jagiellonom ręce na wschodzie do tego stopnia, że 20 lat później Zygmunt Stary podejmie próbę rekonkwisty na wschodzie, wojna starodubowska, która jeszcze jakiś tam kawałek państwa pozwoli odzyskać. Krótko mówiąc, Orsza na 50 lat wstrzymała ekspansję moskiewską. To, że pamiętamy o tej bitwie, to, że o niej mówimy, stało się trochę za przyczyną tego, że powstał obraz. Kiedy ten obraz powstał, jakie ma znaczenie
dla historii, ale też dla historii sztuki. Jak pan postrzega to dzieło? Ten obraz uporczywie był datowany przez kilkadziesiąt lat jako dzieło prawie współczesne bitwie. Przy czym spora część tych pomysłów była tyleż gołosłowna, co wysoce patriotyczna. No, jest w środku obrazu, w centrum obrazu na przykład armata. Armata, która przypomina armatę z pewnego dzieła Dürera. A zatem, czy autor obrazu rąbnął wątek od Dürera, jest to tam datowane 1518 rokiem, czy też może Dürer, co grzeje serce Polaka, ukradł wątek z płótna historycznego Jagiellońskiego? No, na Ukrainie on czas od czasu pojawia się w różnych artykułach. Moim takim planem jest publikacja tego obrazu właśnie na Ukrainie w edycji krytycznej. Właśnie, abym bardzo mudro nie mówił, to mniej więcej jest ekwiwalent takiego epiku hollywoodzkiego. O, to jest w naszych teraźniejszych tych konwencjach artystycznych, konwencjach wizualnych, to właśnie jest epiczny film, ale w XVI wieku tu rolę grał po prostu obraz. Właśnie to jest taka fiksacja wizualna, fiksacja z bardzo takim dokumentalistycznym akcentem tej bitwy, która była akurat 500 lat temu. Tam się czytają portrety. Tam zidentyfikowany oczywiście jest księże Ostrogski, trzykrotnie tam wyobrażony, ale właśnie te bohatery tego obrazu mają cechy indywidualistyczne, a po prostu jest taka detalizacja tego, że są widoczne dekoracje na guzikach po prostu. Oni się różnią, oni są bardzo indywidualne, bardzo charakterystyczne. Warto trochę czasu mu poświęcić, bo właśnie to jest takie okno w kulturę rycerską, w kulturę militarną XVI wieku, w kulturę szlachecką i nie tylko polsko-litewską, ale moskowską i tatarską. Te różnice w tych kulturach akurat na tym obrazie są bardzo widoczne. To jest taka synteza batalistyki renesansowej europejskiej drugiej połowy XV, pierwszej połowy XVI wieku i w tym kontekście batalistycznym europejskim ten obraz bardzo dobrze się mieści, bardzo dobrze się pokazuje na tle, do przykładu bitwy pod Pawiejowa, bo bitwy pod Marignano, Ursa Grafa. Właśnie są bardzo takie uderzające analogie w tym obrazie, bo do przykładu mamy drzeworiec bitwy pod Fornowa, która się zdarzyła na końcu XV wieku między francuskimi i włoskimi wojskami i te husarzy, które mamy na Orszy, no to są bardzo podobne do stratiotów, które są wyobrażone na tym Fornowo kilkudziesięć lat wcześniej. No to właśnie, oczywiście, że obraz unikalny, ale on nie jest dziwaczny po prostu. To jest zabytek, przykład właśnie batalistycznej tradycji europejskiej, ale tymi zasobami europejskimi konwencjami wyobrażono to, co w Europie w ogóle nie wyobrażano, to po prostu Moskowitów i Tatarzy. Z tej dokumentalności, z tej precyzyjności właśnie niemieckiej. Co się tyczy Orszy, to mamy cztery narracje wizualne, dwie polskie, to graficzne, dwa drzeworyty, mamy ten zabytek malarski z Muzeum Narodowego i mamy moskowską narrację wizualną, to jest miniatury. Ta ilość właśnie tych wizualnych narracji, ona jest porównalna z ilością wizualnych narracji z podbitwy pod Pawią. Sama bitwa niejednokrotnie przylekała swoje uwagę. Niejednokrotnie bitwa zwracała uwagę swoją oryginalnością i rozmachem. W XVI wieku była to prawdopodobnie jedna z największych bitew. Jeśli chodzi o sam obraz, niezależnie od tego, że został namalowany później w latach 30., 40. XVI wieku, traktowany jest jako encyklopedia ówczesnego uzbrojenia. Choć obraz ma charakter może nie propagandowy, ale agitacyjny, to jednak wyróżnia się spośród innych obrazów i grafik tym, że przeciwnik nie jest na nim skarykaturyzowany. To bardzo dokładny portret. Ukazani są dostojnicy w strojach z brodami, z szacunkiem jako równy przeciwnik, zarówno jeśli chodzi o wizerunek, jak i o uzbrojenie. Malarz sportretował także tych żołnierzy, którzy są ranni czy zabici. To bardzo wierna ilustracja bitwy. Jeśli chodzi o samo jej znaczenie, to znajdujemy się u zbiegu historiografii litewskiej, białoruskiej, ukraińskiej, rosyjskiej i polskiej. Ocena tej bitwy nie jest jednoznaczna. To już chyba szósta dyskusja na ten temat, w której biorę udział. Jeśli
Jeśli chodzi o perspektywę rosyjską, to wygląda to tak, że mimo wielkich strat, rozmachu i skali tej bitwy i tego, że została ona przez państwo moskiewskie przegrana, to jednak ostatecznie to ono tę wojnę wygrało i Smoleńsk został przy nas na 100 lat. To taki paradoks historii. Такой парадокс. Варто розважити колективне авторство цього образу. Же, ну, маємо такі приклади, що артисти ренесансові входили в певні сполки під такі дуже замовлення, а замовлення са дуже, 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 дуже процихлонні. І, власне, то робили, ну, таким колективним способом. То, моїм зданням, то є перспектива, ну, власне, до колейної дискусії, до колейного керунку розважень над тим образом, але застановлюся, чи не було там кілька авторів. Давно ще займулю культурою рицарською в Європі Широко-Восходній, а моїм зданням, то є такий візуальний документ континуації тієї традиції рицарської в Європі Środkowo-Wschodniej, wcześniej modernego czasu. Pod tym względem to właśnie i cenim ten zabytek. W świetle badań podstawowych, badań dendrochronologicznych, obraz jest malowany na drewnie, więc wiek drewna decyduje o datowaniu obrazu w tym sensie, że wiadomo, przed jaką datą obraz nie mógł powstać. Wszystkie pomysły, że jest to obraz propagandowy, zamówiony przez Zygmunta Starego, zaraz po bitwie, kto wie, czy nie zawieziony do Wiednia pod pachą. To też jest humorystyczna teoria, no ile się czasu maluje taki potężny obraz. Opowieści o tym, że obraz jest prawie rówieśnikiem bitwy, wykorzystywanym prawie natychmiast, no należy włożyć między bajki. Wiek drewna wskazuje, że obraz w zasadzie nie mógł powstać wcześniej niż na początku lat 30. Szereg pośrednich dalszych przesłanek wskazuje, że datę jeszcze należy przesunąć. Tak się składa, że na przykład z punktu widzenia badań bronioznawczych rosyjskich, wszystko na to wskazuje, że elementy moderunku żołnierzy rosyjskich nie mogą być wcześniejsze niż połowa lat 30. Herb zwycięskiego wodza sił polsko-litewskich jest tam demonstrowany w wersji, którą my znamy z pieczęci jego syna Anno Domini 1536. W środku obrazu jest przedstawienie puszkarza celującego do Moskwicinów, żywcem z grawiury Niklasa Sztera, datowanej 1540. Obraz zatem należy uznać za dzieło powstałe najwcześniej na przełomie lat 30-40. To się trzyma wszystko kupy, ponieważ przypominam, że państwo Jagiellońskie jest wtedy właśnie po zakończeniu kolejnej, jednak zwycięskiej, wojny z Moskwą, wojny starodubowskiej, odzyskano Homel, coś tam jeszcze, jest małoletni car Iwan Groźny, zmarła wielka księżna regentka Helena Glińska, są pewne widoki na windykację na wschodzie. Może kolejna wojna. Wiadomo, że wojna starodubowska zakończyła się umiarkowanym sukcesem, bo nie starczyło pieniędzy, ale również nie starczyło determinacji elicie polsko-litewskiej, która się szybko tą wojną znużyła. Natomiast propagandowe oddziaływanie miałoby zachęcić do sypnięcia groszem przekonania elity, braci szlacheckiej, możnych litewskich, żeby lepiej się przygotować do kolejnej kampanii. To, że Jagiellonowie nigdy nie zrezygnowali z terenów wcześniej utraconych na rzecz Moskwy, świetnie widać z trwających przez 100 lat rokowań z Moskwą, gdzie zawsze punktem wyjścia jest żądanie zwrotu wszystkiego, co zostało zagrabione od lat 80. i 90. XV wieku. Zresztą Rzeczpospolita będzie się tego domagać również w czasie smuty, więc ten imperatyw wewnętrzny istnieje. Obraz oczywiście jest dziełem ogromnym, efektownym, którym musiał oddziaływać na wyobraźnię oglądających. Pytanie, gdzie go mogli oglądać i do kogo był adresowany. Natomiast na pewno należy go łączyć z działalnością propagandową, takie jest moje stanowisko, Zygmunta Starego i epoką właśnie przełom 30-40 lat XVI wieku. A dzisiaj ten obraz możemy oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie. Tak, i to wersji pięknej, odkonserwowanej, zadbanej. Poza tym to jest taka zagadkowa sprawa. Obraz jest bez autora, jest obrazem anonimowym. Są różne domysły, kto, gdzie mógł go namalować. Najchyba lepszą atrybucją jest stwierdzenie, że jest to dzieło wysokiej próby, które powstało w warsztacie znakomitego Łukasza Cranacha, ale nie Cranach to malował, to jednak krąg jego uczniów. Natomiast jest to dzieło mające dosyć ograniczone analogie w malarstwie europejskim i dzieło tej klasy batalistyczne zasługuje na szczególne uznanie, bo tutaj to jest naprawdę obraz wysokiej próby. Mam wrażenie, że spora część polskich historyków sztuki przechodzi niepotrzebnie mimo obok tego dzieła, no bo skoro nie jest na nim napisane Dürer,
to może nie jest to tak wartościowe dzieło. To dzieło jest unikalne. Jakby na to nie patrzeć, jest to dzieło unikalne. A to, że ciągle jeszcze nie potrafimy odpowiedzieć konkretnie, kto jest jego autorem, jest bez znaczenia, bo jest to dzieło rzadkiej jakości, rzadkiej próby i rzadkiej wagi. Obraz można oglądać w Warszawskim Muzeum Narodowym, gdzie Państwa zapraszamy. O nowych badaniach na temat malowidła opowiadali dr Hieronim Grala, dr Wołodimir Hucuł oraz dr Aleksiej Łobin. Audycję przygotował Dawid Dziedziczak.